prezeską Fundacji Wolni, pamiętamy. To jest taka osoba, trudno nie odnieść wrażenia, że która wręcz obsesyjnie publikuje treści antyukraińskie w swoich mediach społecznościowych. Jej Twitter na przykład wyłącznie tego dotyczy. Takim podstawowym sposobem przekazu jest publikowanie drastycznych zdjęć wykonanych też często nie wiadomo kiedy i gdzie w kontekście właśnie zbrodni na Wołyniu i które no, mają tylko jeden cel, no, mają wzbudzać odrazę, niechęć, strach wobec morderców i tychże morderców z przeszłości utożsamiać z ludźmi, którzy dzisiaj opuścili Ukrainę, przyjechali do Polski, bo tam jest wojna. I to jest jeden cel, jeden podstawowy. No i ona, tak wyglądają jej przekazy epatujące krwią, tak by to trzeba powiedzieć. Ja sobie teraz otworzyłam notatki z brunatnej księgi. Aha. Ona między innymi wyszła spoza swojego monitora i pokazała, ona była współorganizatorką marszu we Wrocławiu z okazji 11 listopada razem z Międlarem. Zresztą oni się bardzo często... Międlara tam policja zatrzymała wtedy na rogatkach miasta, natomiast de facto główną przemawiającą tam była pani Katarzyna, jego wielka od pewnego czasu przyjacielka, tak? Oni nie ukrywają tej swojej przyjaźni. Tak, no i ona bardzo dużo mówiła o ukrainizacji, właściwie w każdym zdaniu się to pojawiało, to słowo. Ona wyraziła, przemawiając do zgromadzonych, sprzeciw wobec podmiany narodowościowej. Mówiła o tym, że ukraińskie elity już realizują swój plan bez najmniejszych przeszkód. To był cytat, plan rządzenia Polską. No i oskarżała o to, że wywieszanie obcych flag, czyli flag ukraińskich, to jest zukrainizowanie przestrzeni publicznej. No i wreszcie oskarżała wszystkich o ukrainizację naszej ojczyzny. Więc no to jest taka osoba bardzo aktywna w propagowaniu tego przekazu antyukraińskiego, wykorzystująca historię, no ale widać, że cieszy się to sporą popularnością, no jest współorganizatorką tego marszu, który nie został niestety rozwiązany wówczas no, przez ale jest władze Wrocławia. Ale jest tylko marszu, który będzie w tym roku 11 lipca i już go promuję, zapraszam na niego z okazji właśnie, bo w tym roku jest akurat 80. rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Reset obywatelski.